To jest zdjęcie sprzed 41 lat. Czy to jest mniej więcej z czasu, kiedy było Tokio? To tak, w tym czasie, tak. To było zdjęcie, może trochę wcześniej. Co dziś robi mistrz olimpijski? Przyjechałem z Turynu, i gdzie tam mój syn założył salę Szermierczą i mu tam pomagałem rozwinąć ją, żeby ona wystartowała, ta nowa sala Szermiercza. Jak najszybciej staramy się wrócić tutaj do Gliwic, do mojego rodzinnego miasta. Już kupiłem sobie domek w Łabędach i... I chce pan tutaj wrócić? Naturalnie. Bo nie było pana przez, no, długi czas w Polsce. Tak. No, zawsze bywałem w Polsce, także przyjeżdżałem, wjeżdżałem, dlatego że z Polski to nie zrezygnowałem absolutnie. Jestem przywiązany bardzo do mojego miasta rodzinnego i do Polski. Mamy troszkę sprzętu przed sobą. Ja jestem kompletnie zielona, jeśli chodzi o to, co, czym pan walczył. Nie wierzę. Pozwolę sobie odstawić tą fotografię i... No i przejść do tego. Trzy rodzaje broni, tak. Jest floryt, szabla i szpada. No musimy przejść podstawowy kurs. Floryt to właściwie moja broń. I z tego, co wiem, to jest ta. Lubiana. Lubiana, tak. Którą ja zdobyłem złoty medal i którą najwięcej uprawiałem, tą szermierkę. Mm-hmm. Czym się różni od tych pozostałych? Więc floryt w ogóle jest bronią kolną. Zadaje się tylko pchnięcia. Jest ograniczone pole trafienia. Tylko tułów, bez rąk, bez maski i bez nóg. I później jest, która jest podobna, to jest szpada. Szpada też jest bronią kolną, zadaje się tylko pchnięcia, ale na cały tułów. I tu widać tą różnicę między tą gardą, między tym koszem broni. Jeden kosz jest większy. Czyli mówimy tak, o tej części. Ten jest większy, to jest szpada, a ten mniejszy to jest floryt. Dlatego, że ja nie muszę, we florecie nie muszę bronić ręki, dlatego, że jest polem nieważnym polem trafieniem. Wiesz, w szpadzie to znaczy, że muszę chronić moją rękę, dlatego, że i pchnięcie tutaj zadaje też się na rękę, naturalnie. Mm-hmm. No i zostało nam jeszcze i szabla. Jedno. Szabla to też moja broń właściwie, którą bardzo lubiłem, bo ja zacząłem szermierkę od szabli, co się zazwyczaj nie zaczyna. Zaczyna się zawsze od floretu. Szabla jest bronią... którym się zadaje cięcia i pchnięcia, to znaczy na ogół cięcie, ale pchnięciem też można trafić z zawodnika. I trzyma się w inny sposób, w ręku się trzyma w ten sposób, dlatego że zadaje się cięcie. I pole trafienia jest ręka, lewa ręka, prawa ręka, maska i tułów. Bez nóg. I tu właśnie ta szabla jest, różni się tą ona chroni też rękę, tak. Ale jest inna niż pada, ponieważ się trzyma tą w inny sposób. Szablę się trzyma w ten sposób, to jakby tu trafienie można było mnie uderzyć w rękę i trafić mnie w rękę. Dlatego ta broń jest tutaj... Też zakryta. Zakryta, tak. Ale wracamy do tego, to pozwolę sobie zabrać. To jest pana ulubione, więc trzyma go pan w ręku. Nazywana pana wielokrotnie pechowcem, że pan miał kontuzję, przebite płuco, dwa razy trafione oko. Nie, ja nie jestem pechowcem, powiedziałbym. To dziennikarze tak panu przypisali. Tak. Ja mówię, jak się rąbie drzewo, to zawsze drzazgi lecą. W szermierce też tak jest. Także ja uważam, że ten sprzęt szermierczy w tym okresie, jak ja walczyłem, jak myśmy walczyli, moi koledzy i tak dalej, był bardzo jeszcze niebezpiecznie skonstruowany. Naprawdę walczyliśmy w dresach szermierczych, które były właściwie bardzo cienkie. Jak się złamał floryt, to było niebezpieczeństwo przebicia. Maski były też bardzo źle skonstruowane, dlatego że ta siatka się przesuwała. Mamy tutaj maski, tam. Możemy, nie wiem, czy te są stosowne, czy nie są stosowne. Maski były kiedyś, nie były takie dobrze wykonane. Teraz są lutowane i przeplecione. I tu nie mogą się zdarzyć żadne wypadki. Te maski są bardzo, bardzo pewne. No a, ja wtedy, a wtedy miałem taki problem, że na mistrzostwach polskich walczyłem z Wojdą i Wojda zrobił jakąś akcję i przebił mi maskę i ta maska przeszła i dostałem pełno tych drzask, tak? No właściwie takie opiłki z maski wleciałem do oka, no, także miałem szczęście i nie jestem pychowcem,
jestem szczęściarzem, bo zawsze mnie dobrze na tym wyszedłem. A ten medal, kiedy minęło Tokio, to bardzo ważny punkt w pana karierze? Zdobycie złotego medalu w ogóle to jest marzeniem każdego sportowca. Ja rok przed olimpiadą byłem blisko złotego medalu mistrzostw świata, ale wydaje mi się, że jakbym miał wybrać między mistrzem świata albo olimpijskim, to jestem zadowolony, że tak się skończyło. I to na pewno do tej pory, jak widać, mnie tutaj filmują, dlatego że zdobyłem złoty medal. A ma pan ten złoty medal? Mam wszystko tutaj. A jest złoty medal nawet w kieszeni przygotowany. Ja położę tutaj szpadę. To ja też tak włożę. Więc to jest złoty medal, tak, indywidualnie. Piękny, prawdziwy złoty. Pozwolę sobie odwrócić. Wszystko jest napisane. Oto on. I to jest jego należne miejsce. A to jest drugi. A to jest srebrny drużynowy, tak? To jest drużynowy. Drużynowy, tak. Druga strona taka sama. Mhm. Na pięknych stęgach. Szkoda, że to nie był złoty, bo nam mało brakowało. Mało brakowało. Bardzo. O jedno trafienie. W takim razie wróćmy wspomnieniami i przyjrzyjmy się temu, jak ta walka wyglądała w tych fragmentach, które zostały zarejestrowane. Nasią to obejrzę, dlatego że już nie pamiętam tego. Pamiętam trochę, nie chciałbym to zobaczyć. Zaraz to zrobimy. Jesteśmy w środku hali Waseda, jeszcze jeden obiekt olimpijski, Królestwo Szermierzy. Zdobyliśmy już srebrny medal w drużynowym florecie, brązowy zaś w drużynowej szafli, ale tego wieczora oglądaliśmy coś... O, Różycki, to on mnie przypił, to on miał szczęśliwą rękę. Janusz Różycki. ...mistrzem świata Francuzem Magnon. Ogromne napięcie. Walka dwóch najlepszych florecistów. Pierwszy raz widzę to sfilmowane, tak. Frankę! O, właśnie, to było to pchnięcie, proste pchnięcie, co powiedziałem, takie ten... No i to koledzy, i trenerzy to do mnie dolatują, Parulski, Pawłowski, Zabłocki, widzę, Kurpiewski, Czajkowski. Pamiętam pan te chwile? No, to pamiętam, to były piękne chwile, no, usłyszeć hymn na olimpiadzie, to uważam, że to było przeżycie... Największe chyba. Pamięta pan te chwile? Teraz sobie wszystko odnowiłem. To były piękne chwile. Pamiętam, że jak wracałem z sali Szermierczej, to był taki płotek wysoki, bo tam były... To ja przeskoczyłem go bez problemu. Także to pamiętam jak dziś, że po prostu fruwałem co. Ale gdzieś też pan powiedział, że kiedy pan stanął na podium, to myślał o tym, żeby uciec i pójść spać. Taki był pan zmęczony. To było takie wspomnienie na żywo. Dzisiaj już pan tego nie pamięta. Nie, nie pamiętam. Tego zmęczenia. To był komentarz, który był świeżo. To było świeżo, to znaczy, że ten stres taki o pierwsze miejsce to jest na pewno ma znaczenie. I to, że jak człowiek zdobywa, wtedy się relaksuje i może to... I wtedy pan poczuł to zmęczenie. Możliwe, tak.